Dariusz Maciołek z banku BNP Paribas. Panie Dariuszu, czy pan już jest gotowy, żeby odpowiedzieć proponentom tej tezy? Tak, oczywiście jestem gotowy. Czy mnie słychać dobrze? Słychać doskonale, widać doskonale. 5 minut jest pańskie. Super. Bardzo proszę. Dobrze, to też przechodząc do konkretów, to ja bym chciał zacząć od bardzo ważnej rzeczy, bo ja uważam, że musimy na początku rozróżnić dwie rzeczy. Nierówność od różnorodności. Jeżeli mówimy, co napędza świat do rozwoju, tak, różnorodność napędza świat do rozwoju, natomiast nierówności społeczne, tutaj już nie jestem przekonany. I chciałbym zacząć od takiego faktu, który jest przeciwko tej tezie. Jak sobie popatrzymy na cele zrównoważonego rozwoju ogłoszone przez ONZ, to właśnie one mówią o tym, że powinniśmy w sposób zrównoważony rozwijać się i kluczowe elementy, które są tam postawione, to jest po pierwsze walka z biedą, po drugie edukacja, która też wyrównuje różnice, a po trzecie równość, gender equality, czyli to, żebyśmy byli wobec siebie równi i tak się traktowali. I przechodząc dalej do konkretów, bo też wiemy, że technologia jest jednym z elementów, który napędza rozwój. Natomiast skutkiem tej technologii jest redukcja miejsc pracy i tutaj dane nam pokazują, że w ostatnich dziesięcioleciach ilość miejsc pracy, która została zlikwidowana przez rozwój technologii i automatyzację, nie została zrekompensowana przez przyrost nowych miejsc pracy. Co więcej, w ciągu najbliższych 25 lat estymujemy, że blisko połowa zawodów zniknie, więc w krótkim terminie ten rozwój i postęp techniczny będzie prowadził do jeszcze większych różnic społecznych, które mogą mieć właśnie katastrofalne skutki dla naszej gospodarki i dla dobrostanu ludzkiego, bo jak wiemy, brak tej dostępności pracy będzie powodował to, że ludzie będą tracili poczucie celowości. Konsekwencje będą widoczne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Jak sobie patrzymy teraz, jak wyglądamy w czasie pandemii, no to zdrowie nasze psychiczne i jakby spokój i pewność to nie są elementy, które nas napędzają do rozwoju. Jest wręcz przeciwnie, bardziej się zamykamy i staramy przetrwać, więc to nie są takie elementy, które będą prowadziły nas do rozwoju. Co więcej, jeśli mówimy dalej o technologii, która jest efektem rozwoju, ona również prowadzi do nierówności, bo z owoców tego postępu korzystamy nierównomiernie. W Europie na przykład mamy dostęp do internetu 82%, podczas gdy w Afryce to jest tylko 28%. Więc to, co jest ważne, to jest jakby wyrównanie dostępu do edukacji, danie wszystkim młodym ludziom podobnego startu w dorosłość i budowanie tego rozwoju. I tutaj na pewno bardzo dużym elementem jest rola liderów i chciałbym podać przykład Jacka Ma, który bardzo mocno jest zaangażowany w edukację nowoczesną, pozwalającą przygotować młodych ludzi do właśnie takiego kreatywnego podejścia życia i rozwoju, który budujemy. To, co jest na pewno kolejnym elementem, że ten rozwój musi być inkluzywny i to też wynika z naszych celów SDGs. Wiemy, że blisko połowa społeczeństwa, populacji świata dysponuje majątkiem takim jak 26 najbogatszych osób świata. Więc to powoduje, że ta dysproporcja jest bardzo duża. I musimy patrzeć na rozwój długoterminowo i w długim terminie, tutaj bym przytoczył też Simona Sinka, jego ostatnią książkę Infinite Game, jakby musimy patrzeć w długim terminie i myśleć o przetrwaniu rozwoju, a nie o short termie, krótkoterminowym patrzeniu i wygraniu jakiejś bitwy, wojenki czy byciu lepszym w czymś, takiej rywalizacji krótkoterminowej, bo to będzie powodowało, że gdzieś będziemy właśnie patrzyli krótko, a to, co będzie ważne w perspektywie czasowej, będzie nam gdzieś umykało. No i to, co teraz też, jakby z czym się teraz mierzymy, tak, to jest kwestia walki z pandemią. To, co mówiłem, że w pierwszej kolejności staramy się przetrwać, a nie rozwijać. Jakby nie ma takiego teraz drive'u do rozwoju, do postępu, do wynalazczości. Bardziej myślimy o tym, żeby przetrwać. No i chyba kończąc, ja myślę, że najważniejsze jest jakby konieczność zmiany, która będzie stawiała w centrum człowieka, a nie zysk. I myślę, że
określenie human economy to jest coś, na co powinniśmy patrzeć i w tą stronę powinniśmy zmierzać, czyli ograniczać nierówności, dbać o bardzo dużą różnorodność, żebyśmy mieli dopływ kreatywności, która jest bardzo ważna i potrzebna w rozwoju. Bardzo panu dziękuję. Precyzyjnie pan postawił kropkę. Dariusz Maciołek, wielkie dzięki. Dziękujemy wszystkim partnerom tego cyklicznego wydarzenia. Partner strategiczny Bank BNP Paribas. Partnerzy wspierający Ikano Bank, ING, Orange oraz Santander. Partnerzy konferencji Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Signal Iduna. Patroni medialni Ekonomia Społeczna.pl, Kampanie Społeczne.pl, Liberté, Odpowiedzialny Biznes.pl oraz Proto Public Relations. Inicjatywy i organizacje partnerskie: Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, Feel the Planet, Feel the People, FISE, Fundacja imienia Lesława Pagi, Igrzyska Wolności, Liderzy Pro Bono, Open Eyes Economy Summit, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Think Tank oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.